witam serdecznie. Nazywam się Paweł Bielawny. Jako stary krotoszyniak wróciłem z powrotem w mury swojej szkoły podstawowej nr 4 imieniem Wojska Polskiego. Jestem zaszczycony, że mogę ponownie tutaj gościć. Panie generale, nauczyciel Sławomir Kramarz zgłasza uczniów klas siódmych gotowych do uroczystej musztry z okazji 8. pikniku z patronem szkoły. Panie dyrektorze, z okazji święta szkoły przekazujemy ten prezent, szablę, replikę szabli WZ-36 od Stowarzyszenia Wojskowa Czwórka. Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie witam uczniów, ich rodziców, nauczycieli i wszystkich zaproszonych gości. Szanowni Państwo, jak widzieliście, zaczęliśmy 8. piknik z patronem szkoły, bardzo wojskowo. Za pokazaną musztrę panu Sławkowi Kramarzowi oraz uczniom bardzo dziękuję. Dziękuję również serdecznie za przekazanie, zakupienie i przekazanie repliki szabli wojskowej. Na pewno ta szabla uświetni niejedną szkolną uroczystość. Dzisiejszy piknik jest szczególny z kilku powodów. Po pierwsze, że mamy piękną pogodę. Po drugie, że jest was aż tylu i cieszymy się na to ogromnie. Ale jest jeszcze jeden ważny powód. Są z nami szczególni goście. Chcielibyśmy bardzo serdecznie przywitać pana Pawła Bielawnego, który jest generałem Wojska Polskiego. I chciałbym panu generałowi oddać głos teraz i kilka słów do was powiem. Bardzo proszę, panie generał. Dzień dobry. No, co ja mogę powiedzieć? Jestem w ogóle zaszczycony i wzruszony, że po tylu latach jestem z powrotem w murach szkoły nr 4 imieniem Wojska Polskiego. Szkoły, której tutaj rozpoczynałem swoją, że tak powiem, karierę jako uczeń i później dalej to się kształtowało. Bardzo się cieszę, że szkoła podtrzymuje tradycję swojego patrona, patrona szczególnego, który jest ponadczasowy, którego nikt nie będzie nigdy z żadnych piedestałów ani zrzucał, ani z powrotem sadzał. Wojsko Polskie
społeczeństwie polskim ma szczególne znaczenie od wieków. Dlatego gratuluję pani dyrektor, panu dyrektorowi, całemu gronu pedagogicznemu i państwu, a szczególnie uczniom, że pielęgnują tą tradycję, jaką jest tradycja munduru żołnierza polskiego. Chciałem przede wszystkim podziękować za zaproszenie, że mogę tutaj być na tym pikniku. Jestem pierwszy raz, ale mam nadzieję, że nie ostatni. Przywiozłem ze sobą trochę takich pamiątek, które chciałem zostawić. Tutaj orły Wojska Polskiego, orły, które są symbolami rodzaju sił zbrojnych. Coś oprócz czegoś dla ciała, to jeszcze mamy trochę dla ducha. Od biskupa polowego księdza pułkownika, generała, przepraszam, Józefa Gustka Ryngra w ordynariatu polowego. Od moich przyjaciół z gromu limitowany album Tobie Ojczyzno jest albumem niedostępnym w księgarniach. Myślę, że niedługo tutaj złoży podpis pod tym albumem pułkownik Piotr Gostał, ostatni dowódca gromu. Dlatego dziękuję bardzo jeszcze raz za zaproszenie, gratuluję i wszystkiego dobrego. Panie generale, bardzo dziękujemy. Panie dyrektorze, panie generale, szanowni państwo, drodzy uczniowie. Ja się bardzo cieszę, że nasze szkoły, oprócz tego, że znajdują się w pięknych, wyremontowanych murach, kultywują tak piękne tradycje, jak tradycje Wojska Polskiego. Tak jak pan generał powiedział, wojsko zawsze było i wszystko wskazuje, że zawsze będzie. Natomiast w Kotoszynie też było, ale teraz widzę już tylko właśnie przedstawicieli, którzy tutaj przybyli, którym serdecznie za to dziękuję, że przychodzą, że te piękne tradycje właśnie kultywują wśród młodych ludzi. Także pani dyrektor, panie dyrektorze, w imieniu samorządu gminnego bardzo serdecznie wam dziękujemy. Dziękujemy wszystkim tym, co przyszli na ten dzisiejszy piknik. No bo taka namiastka wojska, może będzie tak, że trochę uda nam się jeszcze więcej tego wojska do Kotoszyna sprowadzić, ale tylko na uroczystości, bo na razie szans nie ma, żeby jakiś batalion tutaj stacjonował. Także dzisiaj życzę dobrej zabawy na tym pikniku i wszystkiego dobrego dla wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panie burmistrzu. Stowarzyszenie Wojskowej Czwórki, a są to rower miejski plus miesięczny kurs nauki lub doskonalenia pływania. Dwa tablety, głośniki bezprzewodowe oraz słuchawki. Jest to nagroda ufundowana przez uczniów. Również tej imprezy też naszych sponsorów, a są nimi firma AT, firma Centnas, Kucharz. Wojsko raz ulicą, raz, dwa, trzy. Nocka ciemna, gwiazdy świecą, raz, dwa, trzy. A muzyczka pięknie grała, a siostrzyczka się spłakała. Raz, dwa, trzy. A muzyczka pięknie grała, a siostrzyczka się spłakała. Raz, dwa, trzy. W dzień deszczowy i ponury, raz, dwa, trzy. Polskie dzieci idą w góry, raz, dwa, trzy. Kamienista nasza droga, pora chłopcy, hej na wroga. Raz, dwa, trzy. Kamienista nasza droga, pora chłopcy, hej na wroga. Raz, dwa, trzy.
rasunek gorzał czyna, raz, dwa, trzy. Kapral wioskę rozpoczyna, raz, dwa, trzy. Słowa twarde jak stal kute, na żołnierską twardą lutę, raz, dwa, trzy. Słowa twarde jak stal kute, na żołnierską from the front to the back. When we are party, the thing never happens.